teraz kasę poratuję i zobaczę, na co starczy. To na tacę. To na światło. No, na gaz. A czy na maści? Ciocia kochana, pochwalona. Pochwalony, córka droga, pochwalony. A co to ciocia taka zmartwiona? Kochana, ratuje i znów do końca miesiąca kasy mi brakuje. Ostała lino na czarne godziny. Ciocia, Waryńki, Kopernik, kosztów przeterminowane wszystko. O, 5000, 100 zł, 1000 zł. O, Boże! Ciociu, a to się nie przeterminuje nigdy. O, Waszyngton, został jeszcze Waszyngton. Ola Boga, chyba po zapomogę udać się trzeba. Może lepiej iść do nieba. Tak, ciocia, po zapomogę to nie trzeba, trzeba głową ruszyć. Głową powiadasz? No ja. Ciocia. A wie ciocia, że mówią, że Solejukowa to Montewierowi to dostała z Unii kasę. Cierownie powiadasz? Ty taki interes rozkręciła? Ja ciocia mówię. Ha! I słyszałam też, że Solejuk to za jakiś interes chciał się brać. Wiesz, szacunek do tej baby swojej ma duży, to poszedł się poradzić. A jak się poszedł poradzić, i mówi tak, bo my tam na tej ławeczce w Wilkowyja, to będziemy tradycji i kultury ludowej pilnować. Tylko trzeba sprawdzić, czy mamrota w koszty reprezentacyjne da się wrzucić i czy to koszty kwalifikowane. O, ho, ho, dosek łobby mundralował. Mundralował, jak go pogoniła. Jak mu powiedziała, że mamrota przekwalifikuje, to więcej na tej ławce tyłka nie posadzi, ciocia. Ale miała rację. Ciocia, ja to sobie myślę. Ciocia, to pięknie o gości umów zadbać. A no trochę u mnie. A ja tam swoje trochę wiem, wie ciocia, i języko trochę z nami. I takie tam różne. Trzeba się przyjrzeć lokalnej strategii rozwoju. I my tu zaraz, ciocia, taki projekt do tego LGD napiszemy, że im tam w kapcie pospadają. O Jezu, to już to czarna magia! To nie taka czarna, nie taka czarna. Ludzie to chyba tylko tak gadają. Oni naprawdę jakąś kasę dają? Dają, ciocia, i to całkiem porządną kasę dają. My tutaj zaraz napiszemy. Ciocia mi tam powie, co ciocia z tych takich swoich, tych rzeczy ludowych umie robić. A no, z tych ludowych to ja dużo umie robić. No kiedyś to i wiklinę sama wyplatałam. No i ceramikę na kole ukręcę. Takie co to o, kuchni się przydać może. A, to nie wszystko. Pięknie wykaftuję. O, ciocia. Że też ja na to wcześniej nie wpadłam. Ciocia mówi dalej, to ważne rzeczy są. No, jeszcze to, co ziemia urodzi, to można takie dobre jedzenie ugotować. O, to ziemia rodzi, to. Ciocia, takie warzywa? Tak, to same, swoje, takie zdrowe. No, kiedyś to i pszczoły miałam, i miód swój. A, dzieciaku, o, to ja też umie zapać. Ja w nie posadzę, co by rabatko nie zjadło. Warzywowi, to przy tym, to przy tamtym. Kwiatów nie trzeba załować. Malwy, byczków, wszystkie maści. A, Georginie, o Maciejce też trzeba pamiętać. Maciejka, bo Maciejka po całym wsi pachnie. Ciocia, a ciocia by tak jakieś zupy ugotowała? Bo wiecie, co tak na głodnego to rozum nie bardzo pracuje, a ja tu dużo mam pisania. Ciocia się już nic nie ma. Przecież dziecko złote. Może skleić coś do pupy. Ja tymczasem ugotuję dobre zupy. Boli mnie noga w wiatrze. Chodzić nie mogę dobrze. Ale gotować mogę. Ale gotować mogę. Zawiążę chustku nogę. Zawiążę ku nogę,
Droga zawiązana. Czas się brać za tatowanie. No i co by do tego gara włożyć? Wszystkie rzeczy ważne są niesamowicie, ale najważniejsza w tym wszystkim to jest woda, oczy. A u nas to taka woda czysta. Zobacz, córka, nawet nie skażona, to kresko na pół. O! Wszędzie to będą to kresko skażone. No to teraz warzywa. Pora, selera, cebula, kartofle. A! Jeszcze przyprawy. O, przyprawy z ciocinego ogródka? Tak, z mojego dzieciaku. Mięta, pieprzowa, ta pieprzowa na żołądek. I ta zwykła mięta. To po tej wodzie na żołądek. No, o Lubczyku trzeba zawsze pamiętać. Zapachy mnie tu znęciły, aż mnie odniebienie nęci. A w żołądku się coś kręci. Aż się śpiewać chce. Każda gospodyni się tym lubi, że gotuje, co gość lubi. A ty, co za jeden? Felek Stasiew. Morowy, przyjechał na urlop sześciotygodniowy. Ojra, tajra, ojra, tajra, ojra, tajra, raz, dwa, trzy. Ojra, tajra, ojra, tajra, ojra, tajra, raz, dwa, trzy. Dziś mnie po rynkie urlop się zaczyna. Piękna tu woda, las i przyroda. Będzie zabawie. O, a oto nasz gość. A gość? Ciocia droga, ja skończyłam. Ciocia najpierw to posłucha. Bo ja to tutaj taki projekt napisałam. Będzie tak. Operacja w zakresie obsługi ruchu turystycznego promująca program Żyje nad Zalewem z zakresu upraw ekologicznych, popularyzacji ginących zawodów, żeby ciocia tam te swoje wiklinę, te koronki wszystkie pokazała. Wie ciocia? A, i wujka też tutaj zatrudnimy, właśnie, koronki. A wujka zatrudnimy, żeby stolarka no, się nie pochwaliła. No właśnie. Ciocia, nasza operacja obejmie także imprezy tworzące lokalną tożsamość, promujące region. Będziemy kultywować tradycje, historię, no i chronić środowisko naturalne. A jak się dobrze uwinę z tym projektem, to i dzwonnica księdza. Ach, ja się ksiądz ucieszy. To nasz gość? No. A gość? Felek Stankiewicz. Bardzo mi miło. Witam panią. Kapela! Przywitać gościa!